Cześć, w dzisiejszym wideo pokażę Ci, jak szybko za pomocą dwóch stron internetowych zmniejszyć wagę oraz wymiar zdjęcia obrazów grafik na stronę internetową, tak aby nie zamulały strony, szybko się wczytywały. Zatem krótkie intro i zaczynamy. Pierwsza strona, którą chcę tutaj pokazać, to jest strona zmniejszacz.pl, na której możemy zmniejszyć nasze zdjęcia. Może wybiorę pliki do zmniejszenia rozmiaru. Pliki mają około 2000 szerokości, 2000 pikseli szerokości, co jest trochę rozmiarem zbyt dużym jak na stronę internetową. Dajmy na to laptop, na którym teraz pracuję. Jego szerokość w pikselach to 1280, czyli cały ekran ma 1280 pikseli. Jeśli chcecie zmniejszyć zdjęcia na stronę internetową, żeby na przykład wyświetlały się w takim pełnostronicowym slajderze, to powinny one mieć 1920 pikseli szerokości, tak optymalnie. Jeśli są to zdjęcia na przykład do galerii, myślę, że w zupełności wystarczy 1024. A ja najczęściej stosuję 800, tak jak tutaj na tej stronie zmniejszacz.pl, 800 na 600 pikseli. Także takie zdjęcia do galerii w zupełności wystarczą. Dobrze, po wybraniu tutaj plików, które chcę sobie zmniejszyć, ustawiam właśnie wymiar, na przykład na średnie, 800 na 600. Mogę napisać znak wodny na moich zdjęciach, klikam wykonaj. I tak na przykład zobaczcie, zdjęcia, które mają po 300-400 kilobajtów, zmniejszyły mi się do 45, do 40, 50 kilo. Po wszystkim ściągamy nasze zdjęcia. Zdjęcia na stronie internetowej uważam, że powinny mieć nie więcej jak 100 kilo, wtedy są mało inwazyjne, szybko się wczytują. Drugą stronę, którą chciałbym tutaj pokazać, jest Optimizilla. Na tej stronie nie zmniejszamy wymiaru zdjęć, natomiast zmniejszamy ich wagę. Zaraz pokażę, jak to działa. Oczywiście linki do tych dwóch stron podaję w komentarzu. W opisie, przepraszam, filmu. Klikamy prześlij pliki i dajmy na to sobie wczytamy to zdjęcie, które ma 160 kilo. Domyślnie bardzo słabo mi zmniejszyło, bo tylko zaledwie 4%, jakość na 90, ale gdy na przykład zmniejszymy na jakość na 60, co wcale nie jest aż tak widoczne gołym okiem, zmniejszyło o 20%. No, te zdjęcie może akurat jest słabym przykładem, ale gdy ściągacie zdjęcia na przykład z banków zdjęć, gdzie one mają około mega nawet, to używając tego narzędzia można zmniejszyć rozmiar o 80%. Także tą stronę polecam. Gdy zmniejszymy, klikamy ten przycisk zrobić i na końcu pobierz wszystko, wtedy ściągamy nasze skompresowane zdjęcie na stronę internetową. To wszystko na dziś, mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeśli tak, daj łapkę w górę. Do następnego wideo. Trzymaj się, cześć.